Przygoda w Norwegii. Kariera z gry Football Manager 2013. Odcinek 6. Skupiony na obmyślaniu planu na nowy sezon, usnąłem w fotelu z laptopem na kolanach. Jestem pewien, że przyśniło mi się nawet, że pracuję znowu w Polsce i prowadzę jakiś nieduży klub pukający do drzwi ekstraklasy. Coś z Borem czy Lasem w nazwie. Ocknąłem się około piątej rano. Bolący kark dawał się we znaki, karcąc za kiepski pomysł spania w pozycji siedzącej. Myślałem o tym jednak tylko przez krótką chwilę. Za moment, przez głowę zaczęły przemykać znajome myśli. Wydawało się, że upłynęły długie miesiące, a w rzeczywistości minęło ledwie tylko kilka godzin. Wróciłem do świata żywych. Pora chwycić tego norweskiego byka za rogi. Z samego rana pojechałem do siedziby klubu. Miałem umówione spotkania z nowym asystentem, Rune bauerem Johansenem i jeszcze jedno z prezesem. Ciężko było w tym momencie rozmawiać z szefem. Który wydawał się równie przytłoczony sytuacją. Nie był w stanie w żaden sposób wspomóc mnie w trudnym zadaniu utrzymania Lille FK w drugiej lidze, ani finansowo, ani piłkarsko, ani logistycznie. Mógł tylko przekazywać kolejne nie najlepsze wieści, które przypominały rzucane pod nogi kłody. Mieliśmy utrzymać się, grając poza własnym, nieprzygotowanym na ten poziom stadionem, bez pieniędzy na transfery i ze statusem półzawodowego klubu o dość niskiej renomie. Niewiele było w tej sytuacji pozytywów. Nie skłamię, jeśli powiem, że oczy kibiców i wielu osób związanych z drużyną były w tym momencie zwrócone w stronę dwóch osób: mnie i Jima Soruma Johansena, który niedawno odebrał koronę króla strzelców III Ligi. Autor naszego niedawnego sukcesu z pewnością spędzał sen z powiek włodarzom Birkenbeiren, którzy z niezrozumiałych względów pozwolili mu za darmo opuścić zespół i przenieść się do nas. Takich talentów nie traci się w tak łatwy sposób. Piłkarze przebywali cały czas na urlopach, a ja mocno trzymałem kciuki, by zrobili sobie też wolne od prasy i internetu. Lokalne media korzystały z okazji i grillowały temat widma bankructwa Lille Hammer FK, któremu awans pod względem finansowym narobił więcej kłopotów niż przyniósł pożytku. Plotki dodatkowo narastały z winy prezesa, który nie najlepiej znosił fakt, że awans do drugiej ligi poważnie naruszył fundamenty klubu. Unikał kontaktów z mediami, sztabem szkoleniowym, a nawet ze swoją sekretarką. Nawet powiadomienie o konieczności ograniczenia zasięgu skautingu ze względu na problemy finansowe otrzymałem od niego mailem. Napisana w depresyjnym tonie wiadomość utwierdziła mnie w przekonaniu, że dzieje się źle, choć dała też motywacyjnego kopa, by zrobić wszystko dla ludzi tak bardzo zaangażowanych w ten zespół. Zabrałem się do pracy ze zdwojoną siłą, szukając nowych wojowników, którzy będą w stanie udźwignąć ciężar oczekiwań. Pomocną dłoń podał nam częściowo nasz klub partnerski Start, który zaoferował wypożyczenie młodego stopera Arne Olawa Hogetweda. Nie był to może wielki talent, ale potrafił solidnie kryć, dysponował siłą i miał determinację, a to na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii powinno wystarczyć. Akurat do przygotowania linii obrony na nowe wyzwania nie miałem większych zastrzeżeń. Ale po odejściu kilku graczy bardzo skurczyła się kadra i jedna kontuzja mogła poważnie pokrzyżować nam szyki. W sytuacji Benjaminka byłoby to niczym złapanie kapcia podczas wyścigu Formuły 1. Cios, po którym można się już nie pozbierać. Ściągnęliśmy też z wolnego transferu młodego defensywnego pomocnika, który może grać na środku obrony Matza Ejda Biorstern. To utalentowany chłopak, który na testach prezentował się bardzo przyzwoicie. Chyba odważyłbym się nawet powiedzieć, że to lepszy gracz niż obecny już w kadrze Stengel. Możliwe, że jego obecność uratuje nam skórę w nadchodzących rozgrywkach, choćby przy łataniu dziur. Działaliśmy na miarę skromnych możliwości, rzeźbiąc coś z niczego. Obserwujący nas rywale nie mieli za bardzo powodów, by się czegokolwiek obawiać. W sparingach zagraliśmy nieźle jedynie ze startem, z którym przegraliśmy minimalnie 01. O słabej postawie niech najlepiej świadczy fakt, że amatorzy ze Skieten rozjechali nas 03. Na domiar złego okazało się, że do drużyny rezerw nie dołączyli żadni na ten moment użyteczni juniorzy. A więc ostatecznie do desperackiej walki o utrzymanie przystępowaliśmy z kadrą szczuplejszą o 9 zawodników, a uzupełnioną o cztery nazwiska. Mogłem tylko mieć nadzieję że Overwick, Björkevold, Hoggedveit i Ed Edbjorset znacząco wpłyną na poprawę jakości gry drużyny. Oficjalnie wracaliśmy na boisko 5 kwietnia 2015 roku. Kto wie, jak wyglądałyby te pierwsze miesiące, gdyby nie niespodziewany potężny zastrzyk finansowy, który otrzymało lille Hammer FK. Awans do wyższej klasy rozgrywkowej oznaczał, że niektóre spotkania były już transmitowane w telewizji. Relacjonująca drugoligowe szlagiery, stacja przelała na konta klubów konkretne pieniądze, w każdym razie w tych realiach, w których przyszło nam działać. 196 tysięcy euro stanowiło kroplę w morzu potrzeb, ale najwyraźniej przyniosło potrzebny impuls dla zarządu, który dostrzegł potencjał finansowy projektu. Prezes i jego wspólnicy postanowili z własnych kieszeni pokryć połowę długów klubu. W ten sposób, zamiast miliona na minusie. Pozostało nam do odrobienia tylko 450 tysięcy euro. Zawsze bliżej do wypłynięcia na powierzchnię. W naszym debiucie w drugiej lidze zmierzyliśmy się z Hone Foss na wyjeździe. Nie mogło być trudniej, bo ze względu na zgromadzone jeszcze w poprzednim sezonie kartki w meczu nie mógł wystąpić Johansen. Zastępował go na szpicy Docet. Stremowani, przytłoczeni dopingiem kibiców gospodarzy, byliśmy tłem dla rywali. Bez naszego super snajpera Prezentowaliśmy się gorzej niż Barcelona pozbawiona Messiego i Real Madrid bez Cristiano Ronaldo. Nie stworzyliśmy choćby jednej dobrej akcji, która zagroziłaby w ramce. Skończyło się na 0-1 i przynajmniej do linii obrony nie mogłem mieć specjalnych zastrzeżeń. Niepokojący sygnał. Jeśli rzeczywiście mamy tylko jedną armatę, to łatwo będzie nas rozczytać i pozbawić atutów w ataku. Na szczęście w kolejnych tygodniach Johansen dostał potrzebne wsparcie. By mieć jeszcze odrobinę przestrzeni na boisku. W środku pola ciężar odpowiedzialności wziął na siebie chowy moment, po którym nie spodziewałem się takich występów. Na tle dużo lepszego technicznie biurka, wola, 30 -latek wyglądał naprawdę znakomicie. Dodatkowo, uwagę przeciwników zaprzątali też sparę, zawsze groźny wykonawca stałych fragmentów gry, oraz dający z siebie wszystko na prawej obronie były gracz Sanderfjordu, Overvik. Doświadczenia Tippeligen, najwyższej ligi norweskiej, było widać u niego na każdym kroku. Wiedział, jak poruszać się po boisku, by szacować siły i stwarzać największe zagrożenie, nie zaniedbując przy tym zadań obronnych. Zachwycał wszystkich. Nie bez Kozery został wybrany najlepszym graczem kwietnia. Po spotkaniach z Altą u siebie wynik 3-1, Songdal na wyjeździe 2-1 dla nas, Ulkison na własnym boisku, pewny triumf 2-0. I Lorenzkok na ich obiekcie, ważny bezbramkowy remis, byliśmy dość niespodziewanie w górnej połowie tabeli. Kibice mieli powody do dumy. Atmosfera poprawiła się też w zarządzie, który dwoił się i troił, by dać też coś od siebie i choćby poprawić sytuację finansową klubu. Nie znam szczegółów, ale wiem, że w ciągu kilku tygodni udziałowcy wpłacili do kasy kolejne 240 tysięcy euro. Na minusie byliśmy więc już tylko 189 tysięcy. Może zachęciła ich do inwestycji wizja przyszłych zysków? W końcu w tym sezonie klub sprzedał 263 karnety, co jest genialnym wynikiem w porównaniu do 114 z poprzedniego sezonu. Oczywiście, o ile nie porównuje się tych liczb z danymi Arsenalu. Tymczasem rozpoczęły się rozgrywki Pucharu Norwegii. Czułem się jak Linoskoczek, który nie może popełnić najmniejszego błędu. Niewielkie możliwości kadrowe sprawiały, że każdą decyzję personalną musiałem rozważyć dwa razy. Najważniejsza była liga i sprawne przedłużenie swojego pobytu na tym poziomie rozgrywek. Nie mogłem więc sobie pozwolić na ryzykowanie w pucharze, w którym i tak specjalnych szans na dobry wynik nie było. W pierwszej rundzie trafiliśmy na niżej notowany modum, z którym poradziliśmy sobie na wyjeździe 2-1. Wynik mógłby być wyższy, ale zmarnowaliśmy sporo dobrych okazji. Znowu utwierdziłem się w przekonaniu, że brakuje mi klasowych zmienników. Szczególnie w ofensywie, gdzie obok Johansena nie mam żadnego napastnika, który nie miałby aktualnie kryzysu strzeleckiego. Indywidualne treningi nic nie dawały. Podobnie też różne psychologiczne sztuczki w rodzaju klipów z kompilacjami bramek Hernana Crespo czy Pippo Inzagiego. Napastnicy niezmiennie mieli problem, by skierować piłkę do siatki. To niestety. Oznaczało, że nasze zmagania w Krajowym Pucharze skończyły się w kolejnej rundzie. Znów szansę dostali rezerwowi, ale tym razem nie podołali wyzwaniu. Odpadliśmy z drugoligowym floj. Nie przejąłem się tym, a moja postawa została szybko podłapana przez resztę sztabu szkoleniowego. Mieliśmy plan i musieliśmy go po prostu zrealizować. Na jednym z kolejnych treningów, wrześki majowy poranek, mój asystent zapytał mnie, patrując się w ćwiczących piłkarzy. Myślisz hipotetycznie, że byłoby nas stać na walkę w ekstraklasie? Uśmiechnąłem się pod nosem na taką myśl. Ledwo wydostaliśmy się z trzecioligowego piekiełka i zaczęliśmy zatrudniać piłkarzy, a nie chcących sobie dla rozgrywki pobiegać za piłką piekarzy i kurierów, a tu już zaczynamy marzyć o graniu z Rosenborgiem. Nie, było zdecydowanie zbyt wcześnie na takie rozważania. Miło było jednak usłyszeć, że mój asystent tak ambitnie podchodzi do przyszłości Lille FK. Takich ludzi ten klub potrzebuje. Rzeczywistość poczuła się sprowokowana do odpowiedzi na rzucone w eter pytanie. Chcecie wiedzieć, gdzie jesteście na tle norweskiej elity? Proszę bardzo. Oto od Grenland, spadkowicz Staligen, który na boisku może pomóc wam się zweryfikować. Starcie z zawodowcami. Obnażyło wszystkie nasze braki i pokazało, że bez regularnych wzmocnień nie mamy co marzyć o sukcesach. Przegraliśmy 0-2, choć dużo dała z siebie nasza obrona. Gdyby nie Spar i jego pomocnicy, dostalibyśmy pewnie dużo bardziej bolesną lekcję. Konfrontacja z OD była trzecią kolejną bez strzelonego gola. Przełamaliśmy tę niemoc z Hamkam, ale porażka 1-2. Oznaczała, że mieliśmy na koncie już pięć gier bez zwycięstwa. Przewaga nad strefą spadkową stopniała do trzech oczek. To była ta pusta połowa szklanki. Pełna przypominała, że mamy tylko dwa punkty straty do czwartej lokaty, więc walka o niespodziewany awans do ekstraklasy jest nadal możliwa. Każdy scenariusz równie realny. Musiałem dopilnować, by nie zrealizował się ten najgorszy wariant. Dla Lille Hamorewka mogłoby to oznaczać upadek. Kolejny raz z bagna trzeciej ligi moglibyśmy się już nie wykaraskać, nie przy takich długach i przy tak niskiej renomie. Niczym w Anglii ten awans mógł dla nas oznaczać pocałunek śmierci. Przeanalizowaliśmy dokładnie potyczkę z OD, by wyciągnąć wnioski. Jak uczyć się, to na lekcjach otrzymywanych od lepszych. Silniejsi mentalnie i lepiej przygotowani, przystąpiliśmy do kolejnych starć ze zdecydowanymi faworytami drugiej ligi – Stabaek i Skade. Pierwsze zakończyło się bezbramkowym remisem i dało nam bardzo cenny punkt. Wszystko wskazywało, że w drugim scenariusz potoczy się identycznie. Znów nasza obrona postawiła zaporę nie do przejścia i trzymała nas w grze. Skade nacierało, ale nie potrafiło stworzyć sobie jednej naprawdę dogodnej okazji. Dla gości taki wynik był w gruncie rzeczy rozczarowaniem. W końcu mierzyli się ze skazywanym na spadek Beniaminkiem. Postanowili więc przycisnąć, ale zamiast ostatniej akcji dostali zabójczą kontrę. Biorkewol przejął piłkę w środku pola. Na zegarze widniała już 92 minuta. Nie zastanawiał się zbyt długo i posłał podanie na wolne pole do Johansena, który zachował wystarczająco wiele sił, by raz jeszcze ruszyć do przodu. To musiało robić wrażenie. Facet, który nie miał nawet dobrych warunków do treningu, prezentował sprawność i wytrzymałość zawodowca z europejskiego topu. Opanował futbolówkę i w pełnym biegu, osłaniając ciałem piłkę przed ścigającym go defensorem, huknął tuż nad ziemią w stronę bramki. Goalkiper próbował skrócić kąt, ale zostawił za wiele miejsca tak doświadczonemu napastnikowi. Piłka wpadła za linię. Sensacyjny jeden zero stało się faktem. I tylko szkoda, że widziało je tak niewielu kibiców. Jeszcze trochę i może będziemy mogli ucieszyć wreszcie fanów zgromadzonych na stampesletcie, a nie tylko tych wyjątkowo zagorzałych zwolenników, gotowych regularnie jeździć z nami na obiekt Hamkam. Jeszcze tylko trochę. Dziękuję za wysłuchanie szóstego odcinka audiobooka Przygoda w Norwegii na bazie kariery w grze Football Manager 2013. To była długa przerwa, ale rozmaite sytuacje pozbawiły mnie w praktyce możliwości zajęcia się na poważnie nagrywaniem tego rodzaju relacji. Teraz jednak wracam z nową siłą, i to od razu na wielu platformach streamingowych, by łatwiej i przyjemniej było wam odsłuchiwać audiobooki na bazie gier relacje prosto z Gralingradu. Jeśli lubicie czytać o grach, zajrzyjcie na gralingrad.pl, gdzie w ostatnich latach powstało wiele różnych karier i opowiadań. Do usłyszenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę!